Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Nie musicie się martwić o to, ten film zapowiedziany o zwierzętach mocy, roślinach mocy oraz miejscach mocy będzie na pewno. Tutaj nie musicie mnie o to pytać kilka razy dziennie, na pewno on się pojawi, tylko może troszeczkę w późniejszym czasie. Tak samo druga część filmu na temat energetyzowania krwi czy innych płynów w Waszym organizmie, a także komórek w Waszym organizmie. Natomiast dzisiaj kolejny z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi, kamienie mocy, czyli talizmany, terapia kamieniami szlachetnymi i minerałami. Dzisiaj poruszymy temat, dlaczego kamienie szlachetne tracą swój wygląd lub zmieniają swój wygląd. I tak na przykład bardzo często zdarza się coś takiego, że otrzymany talizman, otrzymany czy kupiony ametyst w pierwszych dniach jest bardzo, bardzo ciemnofioletowy. Natomiast po jakimś czasie on blednie. To jest na przykład jedna oznaka. To samo bardzo często dzieje się z kwarcem różowym. Gdy go otrzymujecie, jest bardziej różowy, a potem po jakimś czasie blednie. Może zdarzyć się również tak, że jakiś kamień szlachetny całkowicie zmatowieje lub będzie szary, straci całkowicie wszystkie swoje kolory. Wpływ na takie zmiany negatywne, jak i na zmiany pozytywne, które za chwileczkę na Was omówię, ma to, jak my z tymi kamieniami szlachetnymi się obchodzimy. Czyli czy odpowiednio je pielęgnujemy, a także czy je oczyszczamy. To znacie już z moich innych filmików. Czyli to, że dany kwarc różowy czy dany ametyst blednie, oznacza, że należy poświęcić mu więcej uwagi. Należy bardziej się nim zająć, wysłać mu pozytywne energie. On także potrzebuje tego Waszego ciepła, tego zainteresowania. I to jest całkiem normalne i to znacie z mojego wpisu na blogu na temat moich kamieni, tym jak ja się z nimi obchodzę, że każdy z nich otrzymuje to ciepło, miłość, taką pozytywną energię i wówczas Wy zauważycie to, jeżeli Wasz kamień blednie i poświęcicie mu więcej uwagi, poświęcicie mu więcej miłości, on będzie miał coraz intensywniejszą barwę. Natomiast czym bardziej dany kamień szlachetny będzie czuł się opuszczony, czy w jakiś sposób wykorzystany, będzie leżał przy telewizorze, telefonie komórkowym, czy gdzieś w jakichś śmieciach, nazwijmy to tak w cudzysłowie, to on będzie po prostu tracił ten swój piękny wygląd. To jest dokładnie tak, moi kochani, jak z każdym innym stworzeniem na tej planecie. Jeżeli macie kota, którym się opiekujecie, który zawsze jest przez Was kochany, głaskany, on będzie wyglądał na takiego zadbanego, pięknego, o puszystej sierści. A jeżeli Wy będziecie go traktować jako tylko takie, nie wiem, kule u nogi, to zobaczycie, że jego sierść będzie taka brzydka, posklejana i ten kot będzie coraz chudszy i taki po prostu mniej atrakcyjny. Dokładnie tak samo to wygląda z roślinami. Jeżeli Wy się jakąś rośliną zajmujecie, pielęgnujecie ją, poświęcacie jej czas i uwagę, będzie ona piękna. Nawet się mówi coś takiego, że ktoś ma zielony kciuk, czyli ktoś bardzo zajmuje się danymi roślinami, kocha je, pielęgnuje, rozmawia z nimi i wtedy one rosną. A jeżeli one tylko tak stoją w doniczce i raz na jakiś czas sobie przypomnimy, żeby je podlać, no to po prostu one będą więdniały, będą coraz brzydsze. I teraz wracając do naszych kamieni szlachetnych. One nigdy nie tracą swojej mocy, czyli taki kamień, który na przykład ametyst, który wyblaknie, on nadal ma swoją moc i Wy możecie tą moc jeszcze zwiększyć i odnowić poprzez takie właśnie tradycyjne oczyszczanie, a także tą Waszą uwagę, skierowanie uwagi na ten kamień. Jednak jest jeszcze cała inna grupa zmian, które mają wpływ na kamienie szlachetne, na ich wygląd. I to jest na przykład to, że jest grupa minerałów, jest grupa kamieni szlachetnych, które potrzebują kontaktu z wodą i takiego regularnego kontaktu z wodą. Czyli można wkładać je do szklanki z wodą, z dodatkiem kryształu górskiego, można zabierać je gdzieś nad jezioro, nad rzekę i po prostu wieszać na sznureczku tak, żeby były zanurzone w wodzie. Ponieważ gdy nie mają kontaktu z wodą,
to również ich wygląd się zmienia. I tutaj bardzo często zdarza się to przy chryzoprasach, gdzie one na początku są bardzo intensywnie zielone, a później, gdy tego kontaktu z wodą im brakuje, stają się coraz bardziej jasne i ta zieleń jest taka coraz bardziej wyblakła. A także każdy z Was, kto ma naturalny opal, opal ognisty czy inny, opal andyjski, również może to zauważyć, że jego wygląd, jego takie, ta struktura, taki widoczny w opalach, jak gdyby takie iskierki, one również potrafią zniknąć, jeżeli opal nie ma kontaktu z wodą. Wiadomo, że niektóre opale, które zawarte są w biżuterii, w jakimś naszyjniku, pierścionku, nie można ich położyć na przykład na 2-3 dni w wodzie i zostawić, bo może to spowodować odklejenie się czy zerwanie jakiejś zawieszki. Dlatego stosuje się pakowanie takiej biżuterii na przykład w mokrą watę, czyli na noc do takiej wilgotnej waty, pakujemy nasz pierścionek, pakujemy nasz naszyjnik i zostawiamy go na całą noc i znowu następnego dnia nosimy i znowu na noc zostawiamy opakowany w wacie. Jeżeli możecie, to oczywiście należy korzystać z zanurzania w wodzie, jeżeli jest to opal, który macie na sznureczku, nie ma jakiegoś dodatku kleju czy innych połączeń. I to dotyczy praktycznie wszystkich opali, każdej grupy, czyli opal andyjski, opal ognisty, opal naturalny. To dotyczy chryzoprasów, to dotyczy chalcedonów, najczęściej chalcedonu różowego, chalcedonu zielonego, ale także tak zwanych agatów wodnych. Jest cała grupa, więc jeżeli zauważacie, że Wasz kamień blednie, należy sprawdzić, czy należy on do tej grupy, która potrzebuje tego kontaktu z wodą. Co jeszcze, moi drodzy? Jeżeli ktoś z Was ma obsydian śnieżny, czyli to jest taki czarny kamień, na którym widoczne są takie jak gdyby płatki śniegu, białe płatki śniegu. To jest również bardzo specyficzny kamień, który wspaniale współpracuje z naszą aurą, z naszymi energiami. I wygląda to tak, że jeżeli kupicie kamień, który ma przewagę czarnego i bardzo mało tych punkcików, tych takich śnieżynek i zajmiecie się nim, będziecie go kochać, szanować, cieszyć się, że jest Waszym towarzyszem, to zauważycie, że będą rosły nowe śnieżynki. I mnie osobiście to się zdarzyło już kilka razy, że gdy do mojego zbioru trafił obsydian śnieżny, taki, gdzie była tylko na przykład jedna śnieżynka na 4 cm czy na 2 cm, to już po tygodniu, po dwóch pojawiały się nowe i nowe. To jest niesamowite wrażenie i piękne jest to obserwować, jak taka przemiana następuje. Czyli, moi drodzy, to jest taki malutka wskazówka dla Was, że również zmiana wyglądu waszych kamieni szlachetnych nie tylko wskazuje na to, że dany kamień wyciągnął z Was jakąś chorobę czy negatywne energie, ale również na to, że czegoś potrzebuje, czyli potrzebuje bardziej Waszej miłości, potrzebuje bardziej Waszego zainteresowania, czy na przykład kontaktu z wodą, czy w przypadku pirytów kontaktu ze słońcem, z energią słoneczną. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli filmik Wam się podobał, bardzo proszę o kciuka w górę, również o komentarze, jeżeli będą następne pytania. I pamiętajcie, że zawsze tutaj na YouTube pojawiają się tylko takie wycinki, wyrywki niektórych tematów. Dużo więcej jest na moim blogu, który możecie sobie subskrybować. Tam jest takie miejsce, gdzie wpisujecie swój adres e-mail i będziecie informowani o każdym nowym wpisie na Waszą skrzynkę pocztową. I tam jest praktycznie wszystko na bieżąco. Także na Facebook, także na innych tych platformach społecznościowych. Możecie dodać mnie do swoich znajomych i obserwować i uczyć się, czy po prostu inspirować różnymi tematami w Waszym życiu codziennym. I oczywiście wymieniać się Waszym zdaniem ze mną, ponieważ każde Wasze zdanie, czy to krytyka, czy to pozytywny feedback, czyli taka odpowiedź, jakiś komentarz, bardzo mnie cieszy. I zapraszam Was na nasze kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarti.